Dzień dobry Państwu na kolejnej konferencji przedmeczowej. Tym razem spotykamy się przed meczem z Polfarą Ostrołęka Gdański. Niestety ostatni mecz przegraliśmy ze Startem Gdynia. Natomiast teraz wszyscy są nastawieni tylko na zwycięstwo. Trener Teo Ciźmicz przedstawi naszych rywali i powie kilka słów o najbliższym meczu. Hello everybody. About the game, the next coming game on Sunday, it's a few words about the team and the way they play. It's really respect what they do. They play so far so many games in the preseason, more than us. Different way of work. Respect what coach is doing with them over there. But for us again, it's the only way. It's to keep on going with this the season and everything that it's in front of us that we have to win. We have to be focused on. They have two best scorers. How to stop them? They 40 points per game. It's basically around 55% their points coming from McCollum and Carter. So I guess that will be the key of the game. And two, three big guys that can shoot the ball. Bjavek, who you guys know more than me. Mirković and Lichodziewski. They are pick and pop players to shoot threes and to have a post-up game inside. Plus Majewski, who is in between three and four, trying to, as a three, post-up as a four, pop and shooting the ball. Basically, they have experienced players, also two, three young guys, Polish players, and it's a good combination. I guess for them it's giving results. They are on the same score as we do, as we are. So we'll see how it works, but the goal is to have a good defense and from there to build up our game. Na początku chciałbym przedstawić naszych rywali. Przede wszystkim ich gra opiera się na dwóch zawodnikach, którzy zdobywają mniej więcej około 50% punktów swojej drużyny. Natomiast mają też dobrych, wysokich graczy, jak Lichodziewskiego, Białka, czy też na pozycji 3-4 Majewskiego. Do tego dochodzą młodzi gracze, którzy de facto razem ze swoimi starszymi kolegami tworzą graną drużynę. I na pewno trzeba się obawiać Polfarmy, natomiast nam zależy tylko na zwycięstwie, ponieważ no, już to, co powinniśmy przegrać, już przegraliśmy.